Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie czerwca, który minął mi nawet nie wiem kiedy. Minął bardzo szybko, bardzo intensywnie, bo były szykowania do licencjatu. Już udało się, skończona sesja, więc też jeszcze bardziej jestem szczęśliwa z tego powodu. No ale ogólnie czytelniczo wyszło mi niesamowicie dobrze, jak patrzę na swoje statystyki, co mnie niezwykle cieszy i w sumie zadziwia, bo nawet się nie spodziewałam, że ten miesiąc tak aż dobrze wyjdzie. Więc mam Wam o czym opowiadać. Także przygotujcie sobie coś do jedzenia, coś do picia i pewnie coś zimnego, teraz upały doskwierają, także mam nadzieję, że wytrzymujecie i co, nie będę przedłużać i serdecznie zapraszam do oglądania. I tak jak zwykle to u mnie bywa przy podsumowaniach, najpierw pokażę Wam książki, które mam fizycznie, później będziecie mieli gdzieś tutaj audiobookowe wstawione, które przesłuchałam i jak zwykle też one nie są w żadnej kolejności chronologicznej, bo pierwsza książka, która mi się tutaj wysuwa, to jest w sumie ostatnia skończona z książek takich papierowych, które udało mi się przeczytać. A dokładnie jest to Korona Przeznaczenia od Moniki Małgorzata-Suchar oraz od Sylwii Dubieleckiej, czyli kontynuacja Klątwy Przeznaczenia. Musiałam sobie przypomnieć tytuł. Bardzo bałam się tej kontynuacji i w sumie nie dziwię się czemu, ponieważ no trochę się zawiodłam na tej książce. Główni bohaterowie zaczęli zachować się bardzo irracjonalnie. Dużo było poruszanych różnych wątków, co z jednej strony fajnie, bo dawało książce dynamiki, ale z drugiej łatwo można było się pogubić. Z takich dużych plusów tej książki jest fakt, że tutaj na końcu mamy rozpisane wszystkie postacie, ponieważ no jeżeli, tak jak na przykład ja, czytaliście książkę zaraz po premierze pierwszego tomu i musieliście czekać na drugi tom, no to można było tam dużo z rzeczy zapomnieć, dużo postaci mogło wylecieć z głowy, więc fajnie, że mamy tutaj taką przypominajkę, kto jest z kim związany. Ale mówię, no, dość mocno się zawiodłam i zwłaszcza to zakończenie, które po prostu rozrywa mi serduszko i jestem potwornie wściekła na to zakończenie, bo nic się tam nie rozwiązywało, a pozostawiało jeszcze więcej pytań. No, nie. Nie kupuję tego, po prostu jeszcze takie zakończenie, pojawia się pewna informacja, która jest taka obuchem w twarz po prostu i radź sobie czytelniku z tym i nie rozwiązujemy tej kwestii, bo to jest zakończenie dylogii, także niezwykle jest mi z tego powodu przykro. Bo pierwszy tom naprawdę kocham i uwielbiam i gdzieś tutaj na kanale możecie znaleźć recenzję pierwszego tomu, gdzie się zachwycałam nad tą książką. A tutaj jeszcze takie przedmiotowe traktowanie kobiet jest na bardzo wysokim poziomie, więc też musicie się mentalnie na to przygotować, jeżeli postanowicie sięgnąć po tą historię. Więc tutaj wolę, żebyście mieli to na uwadze i żebyście się od razu nie zdradzili po tych sytuacjach. No bo tutaj niby mamy przyszłość, ale trochę traktowanie tego świata jak powiedzmy w średniowieczu, gdzie kobiety no nie mają prawa głosu i tutaj mężczyźni rządzą, także wolę uprzedzić zawczasu. Okej, dalej pokażę Wam w sumie trzy tomy, bo to jest z jednej serii, czyli z serii Program od Susan Young, czyli mamy, akurat to jest drugi tom, halo. Pierwszy to jest Remedium i to jest w sumie tom 0, 0,5. Przedtem to się działo w głównej dylogii, mamy Plagę Samobójców oraz Kurację Samobójców. Jeszcze wiem, że jest wydane w Polsce Epidemia, czyli jakby to, co się skończyło tutaj, jak dobrze kojarzę, albo jeszcze przed tym. Nie wiem, jeszcze z tym się nie zapoznałam, mam to na audiobooku, więc pewnie będę tego słuchać. Ale ogólnie o tej serii było dość głośno, kiedy ja byłam w końcówka gimnazjum, początek liceum, jakoś ten deseń, czyli dobre już z 6 lat temu. Ale ogólnie ta seria nie straciła swojej wartości, przynajmniej tak w moim odczuciu. Czytało się to naprawdę genialnie, ja się wciągnęłam bez reszty. Mimo, że mam tutaj taki trochę postapokaliptyczny świat, gdzie no, w pewnym momencie bardzo dużo młodzieży popełnia samobójstwa i jest stworzony program, który tak jakby pozbywa cię złych wspomnień i dzięki temu no, zaczynasz nowe życie jakby z czystą kartą. No ale wiadomo, nie każdy jest za takim rozwiązaniem, bo no, zwykła terapia, niezwykła terapia psychologiczna czy psychiatryczna może też przynieść bardzo dobre rezultaty, no ale oni już w to nie wierzą, ponieważ no, ilość samobójstw przekracza taką normę, jeżeli tak to można w ogóle nazwać, co nie powinno tak się nazywać, no ale ogólnie, że no, epidemia tego powstała, no i mamy główną bohaterkę, która nie chce się temu poddać. Jednak, no co się wydarzy, to musicie przeczytać sami, jeżeli macie okazję. Dla mnie jest to genialna seria. Tutaj w ogóle w Remedium jeszcze mamy, zanim powstał ten program i jakby on dopiero raczkował, dopiero wyszedł ten pomysł. Tutaj mamy tak jakby sobowtórów, dzięki czemu tam mamy osoby w różnych wiekach, w różnej płci, karnacji i tak dalej, które utożsamiają się z osobami, które zmarły w danej rodzinie. I te osoby mają pomóc tej rodzinie właśnie przeżyć żałobę, powiedzieć wszystko, co nie zdążyli osobie, która zmarła i tak jakby zamknąć ten rozdział i rozpocząć nowy, żeby pogodzić się z odejściem tej bliskiej osoby.
Więc taka już wersja bardziej by mi była bliższa niż to tutaj, że wymazywana jest pamięć. Także naprawdę świetna seria i żałuję, że o niej teraz jest tak cicho, ponieważ jest warta swojej uwagi i nawet po tylu latach jest dalej genialną książką młodzieżową, która porusza ważne kwestie i w sumie nie aż w taki zły sposób, więc naprawdę można się przy niej fajnie bawić i spędzić wiele wspaniałych godzin. Okej, przy filmiku, gdzie robiłam unboxing 52 książek, które dostałam z granicy.pl, wspominałam Wam o Żonie mordercy od Wiktora Metos, chyba tak to się wymawia nazwisko, który mnie zaintrygował w ogóle swoim opisem, ponieważ tutaj 14 lat temu mąż prokurator Jessica trafił do więzienia oskarżony o serię brutalnych morderstw. No i po tych 14 latach okazuje się, że znaleźliśmy jego naśladowcę, tak może tak to ujmę, który robi w podobny sposób morderstwa, robi. Może tworzy? Dziwnie to brzmi ogólnie, ale no, naśladuje sposoby morderstwa jej męża. No i kobieta no, angażuje się emocjonalnie, chce rozwiązać tę sprawę. Potem okazuje się, że ten mąż jednak jest trochę zamieszany w całą tą sprawę, no ale nie tak aż dosłownie. I powiem szczerze, była to naprawdę fajna książka, super się ją czytało. Chociaż no, po dłuższym czasie ja mam trochę problem, żeby tą książkę zapamiętać. Jasne, jak teraz sobie o niej pomyślałam, przypomniałam sobie opis, to naprawdę pamiętam dość dużo szczegółów, mimo że ja to czytałam gdzieś na początku miesiąca, więc i tak jestem w pozytywnym szoku, bo jakoś z kryminałami mam także rzadko, które mi zapadają dłużej w pamięć. Więc tu zdecydowanie duży plus i też w sumie żałuję, że o niej nie jest aż tak głośno, bo jest naprawdę interesującym tytułem i wartym przeczytania, jeżeli macie właśnie dość mocną psychikę, bo tutaj te morderstwa są dość brutalne, więc też nie będę owijać bawełnę. Ale naprawdę jest wciągająca ta książka i w sumie rozterki głównej bohaterki są bardzo dobrze wykreowane. Więc tutaj pod tym względem naprawdę autor bardzo się postarał i ja jestem zadowolona, że dałam tej książce szansę, że została w moich zbiorach i że ją w końcu przeczytałam. Okej, i następną książką, którą tutaj mam, czyli Nic Wam Nie Jestem Winna od Laurie Steven, czyli tą książkę możecie, znaczy książkę, tą autorkę możecie kojarzyć z książki 3Z, mojej ukochanej, zwariowana, zauroczona, zakochana? Nie. Zauroczona, zwariowana, zakochana. Tak. 3Z. Moje ukochane 3Z, której miałam okazję patronować i ja w ogóle jestem na siebie niezwykle wściekła, że ja nie skojarzyłam autorki na samym początku. Jednak gdy już zaczęłam czytać, zaczęłam to wertować, coś mnie olśniło i potem sprawdziłam i okazało się, że tak, że to jest moja ukochana autorka, którą uwielbiam. I w tej książce naprawdę porusza bardzo, ale to bardzo dużo ważnych kwestii. To nie jest, mimo że okładka tak może sugerować, ale to nie jest jedna z tych książek błahych, leciutkich, do pochłonięcia za jednym zamachem, do... I w ogóle same takie ochy, achy i zachwyty, po prostu słodko pierdząca lektura. Tutaj poruszone są bardzo, ale to bardzo poważne kwestie, więc ja bym to polecała nad osobom takim 15+, ponieważ tutaj mamy dziewczynę, która nie boi się swojej seksualności, ona mniej więcej wie, czego chce, bo chciałaby pracować w branży komediowej, albo jako stand-uperka, albo właśnie w komedii, ewentualnie coś z pisaniem scenariuszy do filmów, tylko że na jednej imprezie, no, przeżywa krótkie romanse z dwoma chłopakami, do jednego z nich niestety wysyła swoje nagie zdjęcia i potem okazuje się, że ktoś te zdjęcia opublikował na pewnym blogu, no i dziewczyna staje się ofiarą przemocy, tutaj takiej psychicznej głównie. Poruszona właśnie mamy tutaj kwestię, jak sobie z tym radzić, co jakie jest najlepsze rozwiązanie, w ogóle do czego może takie coś doprowadzić i z takiej małej błahostki staje się wręcz sprawa globalna, co no, dla niej nie jest jak najbardziej interesujące, przeżywa swoją katorgę, musi odpokutować nad nieswoje winy. Zostało to przegenialnie przedstawione. Mamy też tutaj wątek lekki LGBT, tak jak w książce właśnie 3Z. Tam też był taki dość delikatny wątek, chociaż no, może bardziej tam niż tutaj, ale po prostu przegenialna książka, pełna wartościowych treści. Jeżeli ktoś szuka naprawdę przegenialnej, pouczającej i wzruszającej nieraz książki, to serdecznie Wam ją polecam. Nie zawiedziecie się, styl autorki jest przegenialny i po prostu mam nadzieję, że więcej książek takich będzie wychodziło. Okej, i przedostatnią książką, którą mam tutaj fizycznie, mogę Wam tak pokazać, jest Gdy upadnę od J. Daniels, czyli trzeci albo czwarty tom, nie jestem pewna, ale chyba trójeczka, serii Alabama Summer. W końcu udało mi się przez tą serię przebrnąć. Ja nie wiem, ile czasu już się na nią zbierałam, ale nie potrafiłam się przemóc. W końcu udało mi się i cieszę się, że już zamknęłam tą historię. Tutaj mamy
przedstawioną historię dwójki bohaterów, dziewczyny, która nie potrafi sobie znaleźć miejsca na swoim świecie, po prostu no, nie ma praktycznie rodziny, żyje przemieszczają się z kąta w kąt, żyje trochę w toksycznej relacji, jednak udaje się odnaleźć ciotkę, która postanawia, że i zgadza się w sumie, żeby dziewczyna mogła u niej zamieszkać. W tej miejscowości, gdzie się przeprowadza, poznaje jednego z braci z całej tej serii i znajomego całej tej rodzinki Mii, Bena i tak dalej. No tylko, że chłopak, w sumie mężczyzna już można powiedzieć, też nie jest skory do związków, ponieważ no, przeżył dość duży zawód miłosny w poprzedniej relacji i nie chce się angażować, raczej żyje chwilą i jednorazowych wyskokach. Jednak ta dwójka no, będzie miała ze sobą trochę więcej wspólnego, gdy dziewczyna, widząc, że właśnie ten chłopak, mimo że jeszcze się praktycznie nie znają, widzi, że czuje się nieswojo w towarzystwie pewnej kobiety, oznajmia, że oni są w związku i postanawiają dalej udawać to swoją miłość, no i można się domyślać, co się przez to przerodzi. Więc naprawdę dość oklepane schematy, ale z drugiej strony właśnie tutaj ciekawy został poruszony temat głównej bohaterki Beat, jak dobrze pamiętam, Beat, to mam blisko. Tutaj właśnie, że nie może znaleźć swojego miejsca, że żyła nawet nocując w samochodzie i mieszkając w samochodzie o toksycznej relacji, gdzie no, chłopak w zamian za to, że daje jej nocleg, oczekuje od niej pewnych zachowań. Więc to było pod tym względem ciekawe. Ale rozterki głównych bohaterów no momentami to po prostu zwalały z nóg i no takie romanse były popularne, nie wiem, 2014-2015 rok. Teraz niestety to się nie fajnie zestarzało. Mimo że się czyta szybko, bo nie powiem tutaj, czy ta czcionka jest naprawdę duża, jest przyjemna do czytania i ją szybko da się pochłonąć, to mówię, to jest taki romans na jeden raz, więc jeżeli takiego szukacie, to podejrzewam, że ta się wam książka spodoba. I nie patrzcie tutaj na oberwaną krawędź, ale moje króliki się do tego dorwały i niestety bardzo się z tym papierem polubiły. I już ostatnia książka, którą mam tutaj fizycznie i chyba jeden z największych zawodów tego roku, jeśli mogę tak na razie to osądzić, jest to Nasz ostatni miesiąc od Marcela Mossa. Ciężko mi się o tej książce wypowiadać, ja nawet nie chcę na nią zbytnio patrzeć, ja zapomniałam, że ją w ogóle przeczytałam i w sumie dla mnie to dobrze, bo myślenie o tej książce aż boli. Zapowiadała się naprawdę genialna historia, coś na podobę Oskara i Pani Róży, ponieważ tutaj chłopak no, po śmierci swojej mamy i babci no, przeżywa trochę załamanie nerwowe, popada w używki, no i w pewnym momencie doprowadza się do bardzo krytycznego stanu i ojciec postanawia, że jeżeli chłopak nie chce iść na terapię, która byłaby dla niego najlepsza, niech pójdzie do hospicjum, bo skoro on nie potrafi docenić swojego życia, to niech zobaczy, jak osoby, które chciałyby je docenić, nie mają takiej możliwości. No i tam poznaje chłopaka, który właśnie został mu miesiąc życia, ale on się nie podaje. On powiedział, że oszuka śmierć, jak inni też potrafili, mówiąc, że mają 2 tygodnie, żyją miesiąc albo nawet więcej, to on też to oszuka, on wyzdrowieje i będzie żył sobie dalej. No i relacja tej dwójki to jest istny miszmasz, jaki można by było dać. I ja już nie mówię tutaj o złych rzeczach, o złych postawach, które tutaj zostały przedstawione, jak między innymi to, że główny bohater chce od pielęgniarki dane poufne wydobyć o pacjencie, bo niby chce mu pomóc, ma dobre intencje, no ale jednak no etyka lekarska, czy nawet tajemnica no trochę zobowiązują i nie fajnie jest takie rzeczy łamać i pokazują to jeszcze w książce dla młodzieży, no sorry, ale naprawdę relacja głównych bohaterów też wyszła znikąd i dla mnie jedyną pozytywną postacią tutaj była dziewczyna jedna, tylko ja teraz nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. Edgy? Chyba tak ona się nazywała? To była jedyna pozytywna postać w tej książce i niezwykle żałowałam, że jej los się tak skończył, a nie inaczej. Bo ona jedynym była takim promyczkiem, która ratowała to powieść jakkolwiek i potem, kiedy zniknęła, to już po prostu była sywkiła i mogiła. Dosłownie. I jest mi niezwykle przykro. Naprawdę piękna układka, cudowny opis zapowiadający przegenialną, wzruszającą historię. No ale dla mnie po prostu katorga i ja nie potrafiłam zaakceptować tego. I jest mi niezmiernie przykro, bo naprawdę napaliłam się, brzydko to określając, na tą książkę. I liczę, że to będzie moje top tego roku. A tu taki zawód. No i na tym się kończą książki fizyczne. Teraz przejdziemy do tych audiobookowych. Mam już odpalony swój Empik Go. Więc tak. Po pierwsze mamy Kto zabił mamusię od Małgorzaty Starosty. Jak zwykle trzyma swój poziom. Genialna książka. Chociaż powiem szczerze, słuchając jej, miałam trochę problem z zakończeniem i chyba będę musiała jeszcze raz trochę przesłuchać tej książki, przynajmniej takie ostatnie z 1,5 godziny, ponieważ no, nie wiem, czy mnie coś rozproszyło, czy ja czegoś tam dobrze nie zrozumiałam, trochę mi ciężko to określić, ale ogólnie naprawdę bawiłam się przegenialnie. W ogóle sam tytuł to jest po prostu majstersztyk, uwielbiam, jak tutaj autorka tworzy te tytuły,
Wiesz, one są tak adekwatne do historii, a jednocześnie tak śmieszne. Dla mnie to jest po prostu coś przegenialnego. Następnie mamy Morderstwo na Korfu od Alka Rogozińskiego. Jest to wznowione wydanie jego jednej z pierwszych książek, jak dobrze kojarzę, o ile mnie coś pamięć nie myli. I czuć było, że to jest początek autora i że to nie jest jedna z tych nowszych książek, gdzie ci bohaterowie naprawdę mają taką dużą charyzmę i trochę trudniej było odgadnąć, kto będzie winny całej tej sytuacji, bo tutaj dość łatwo mi się udało. Ale z drugiej strony słuchałam się przyjemnie, też polubiłam tutaj głównych bohaterów i tutaj mamy z Joanną Schmidt, jak dobrze pamiętam. Z Joanną Schmidt historię, więc fajnie było ją poznać na początku tej jej drogi. Chociaż chciałabym poczytać o Róży Król, muszę chyba poszukać pierwszego tomu z Różą, żeby ją tak poznać dokładnie i po prostu, nie wiem, uwielbiam tą postać i po prostu, no, nie wiem, mam do niej sentyment, może coś takiego. No i dalej od Alka Rogozińskiego, od jego, jest jednej z pierwszych książek, przeczytałam, przesłuchałam bardziej najnowszą, czyli Bardzo cichy rozwód. I ta książka zdecydowanie trzyma poziom książek Alka, genialna, po prostu prześmiewcza. Jeżdżenie w czołgu to po prostu był majstersztyk. W życiu bym nie wpadł na takie coś. W ogóle główni bohaterowie uwielbiam i ja chcę więcej takich książek. Jak sam widzicie, ja teraz w komedie kryminalne idę bardzo i uwielbiam je słuchać. To jest dla mnie genialna forma spędzenia wolnego czasu. I ostatnia z trzech książek, które już chcę wam przedstawić, jest to Uśpiona od Alicji Sinickiej. Też jej jedna z najnowszych książek. Przegniana, miałam dreszcze non-stop, po prostu. W ogóle choroba, którą tutaj przedstawiła autorka, czyli trochę coś, problem ze snem. I główna bohaterka musi odbywać pewnej ilości godzin snu, żeby nie popaść w pewne stany i żeby też nie utracić swojej świadomości. Przegenialna, po prostu samo zakończenie, kto był winny temu wszystkiemu. Plot twist na poziom światowy, po prostu nie dało się tego przewidzieć dosłownie. Tak autorka zgrabnie prowadziła narrację tej drugiej postaci, żeby też nie zdradzić za dużo, że nie dało się wyczuć, kto to może być. Po prostu coś fenomenalnego. Jestem zachwycona tą książką. Nie spodziewałam się, że aż tak mnie Alicja Sinicka zachwyci. Okej, i przedostatnia książka, którą przesłuchałam, to też jest nowość na MP Go i w ogóle trochę nie wiem, jak tutaj patrzeć na wydawnictwo w tej książce, ale mniejsza z tym. Jest to książka Gdzie ja się kończę, tam ty się zaczynasz od Preston Norton. Musiałam sprawdzić, bo ja bym pomyliła na pewno ten tytuł. Jeju, ta książka też była genialna. I w ogóle w tym miesiącu albo są ogromne zawody, albo są wielkie zachwyty, więc bardzo od skrajności w skrajność idziemy. Ale ta książka, nawet nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobra, że tak mnie zachwyci. Słuchało się ją naprawdę bardzo dobrze. Motyw w ogóle przenoszenia się ciałami między głównymi bohaterami, ich powiązania, sytuacje, które potem wyszły i to, jak na siebie główni bohaterowie wpłynęli. Piękna historia, warta przeczytania, przesłuchania, mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Poruszane jest tam też dużo ważnych kwestii i takich dla nastolatków i nawet dla rodziców czy osób, które zajmują się młodszymi. Naprawdę wartościowy tytuł, o którym warto więcej mówić i zdecydowanie, który jest warty waszej uwagi. I ostatnia książka, czyli coś bardzo uroczego i iście francuskiego, czyli Pocałunki i krosanty od autorki, której imienia i nazwiska nie będę mówić, nie uczyłam się nigdy francuskiego, nie chcę tego języka kaleczyć. Tą książkę akurat skończyłam, no jak dzisiaj to mamy, to jest 30 czerwca, akurat ostatni dzień miesiąca, więc jestem tak świeżo po lekturze i po prostu no, to była tak urocza książeczka tutaj. Ogólnie Mia przyjeżdża do Paryża, ponieważ ma tam odbyć staż w jednej z najlepszych w sumie szkół, tutaj dla baletnic, z bardzo wymagającymi nauczycielami, tylko że Paryż jest miastem miłości. I tylko w tej szkole, a raczej przy tej szkole poznaje pewnego chłopaka, który lekko jej zakręci w głowie, tylko pytanie, czy to uczucie, które się między nimi wywiązuje, sprawi, że dziewczyna straci szansę na swoje marzenia. Czy jednak będzie musiała trochę przewartować swoje postanowienia? O to musicie też się przekonać, czytając tę książkę, ale jest urocza, jest słodka, bardzo paryska i po prostu można aż poczuć, że jest się samemu w Paryżu i zajada się tymi maślanymi croissantami, gdzie mi zrobili smaka na to, bo ja uwielbiam croissanty, więc nie fajnie. A teraz nie mam gdzie ich kupić, także jestem tym bardziej zdenerwowana. Ale widzicie, jak to może wpłynąć na odczucia.
Także naprawdę świetna książka, serdecznie Wam ją polecam, jak chcecie właśnie teraz na takie gorące dni sobie odmurzyć się i spędzić tak fajne godziny w takim mieście miłości, to naprawdę świetny wybór i mam nadzieję, że po nią sięgniecie. No i co, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam, to są już wszystkie. Naprawdę dużo książek udało mi się przeczytać tak fizycznie, co mnie niezwykle cieszy, ponieważ wychodzę trochę ze swoich hańbiących stosów, więc mam nadzieję, że niedługo też się ta kubka zmniejszy. I dajcie znać, czy któraś z tych książek czytaliście, jakie macie wrażenia i co macie zamiar czytać teraz w lipcu, ponieważ no, u mnie plany są ambitne, zobaczymy jak to wyjdzie. Ze swojego TBR-u wychodzę, więc też jestem mega zadowolona, już jestem praktycznie na finiszu, bo pozostała mi jedna albo dwie książki z tego TBR-u, więc jest naprawdę fajnie. Więc życzę Wam miłego i dobrego dnia i żebyście jej nie potopili w tych upałach i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!